Dzień dobry, szanowni państwo. Dzisiaj zajęcia praktyczne z dawania sobie... On jedzie swoje 350-360 watów, robi interwały, a w tym czasie ja... Co robię? Teoretycznie będziesz odpoczywał. Karol już jest przygotowany, nogi ma ogolone. A jakbym się oderwał, to poczekasz? Nigdy nie czekam. Szanowni państwo, pytaliście, prosiliście, żeby pokazać, jaka jest realna różnica pomiędzy 345 watami a 293. Leszu, ale weź napnij. Mam napięte. A Karolku, jeszcze jedno pytanko. Te skarpetki, to są jakieś specjalne? Skarpetki mocy. Aero, ile one watów dają, tak realnie? One są z bawełny, nie z waty. Ruszamy, aby pokazać wspólny trening z największym koniem, który ma FTP 345, a jazda dla niego ze mną to chyba trochę taki powód do wstydu. Dziś dla odmiany zwykła szosa zamiast czasówki, dlatego prędkość gdzieś tak mniej więcej o 3-4 km na godzinę niższe, jednakże to co najważniejsze, czyli waty te same. Rozgrzewka za nami, włączamy dwie zsynchronizowane kamery wraz z pomiarem w czasie rzeczywistym i ćwiczenia proste i najlepsze dla podnoszenia naszych codziennych prędkości, zmiany co 5 minut, w tym czasie każdy trzyma ponad 40 km na godzinę. Karol wychodzi gdzieś tak mniej więcej na poziom około 370 watów, kiedy ja odpoczywam w okolicach 230 i modlę się, by w środku gasów nie zostać samemu. Ćwiczę jazdę na kole, koncentrację i oszczędzanie energii, przy tym jest mi na pewno łatwiej niż kiedy Karol grzeje na rowerze czasowym. Różnica mocy wkładanej w nasze pedały jest naprawdę niesamowita, mamy podobnej klasy osprzęt, wagę i wzrost, jedyna różnica jest taka, że koń bierze na siebie cały opór powietrza, a ja grzecznie sobie pasożytuję. Tym bardziej, że w tym momencie jest nieco pod wiatr. Dobrze mu tak. Jednak niestety nic nie trwa wiecznie i czas na moją zmianę. Nie chcę robić wstydu. Chcę, żeby Karol był ze mnie dumny. Dlatego przychodzi moja pora na szlifowanie FTP. Chcę trzymać podobną prędkość. On jeszcze o tym nie wie, ale wiatr delikatnie mi pomaga. Do utrzymania 43 na godzinę wystarcza mi 320-340 watów. Karol ma w tym czasie około 100 mniej i sobie chłop właśnie tak odpoczywa. W planach są 4-5 takich powtórzeń, utrzymywane wszystkie do granic pożygu. W moim przypadku, nie jego. No dużo mi nie trzeba, żeby zacząć wytrasać prędkość. Zaczynam zaniżać tempo, leci łokciowy sygnał zmiany. Karol bierze sprawy w swoje ręce, nogi i szybko na blat powraca prawilna czwórka z przodu. W tym czasie ja walczę o przywrócenie poprawnego pola widzenia i odruchami wymiotnymi. Czasu na regenerację mam jak zwykle za mało. Przede mną do poprowadzenia długa prosta, 3 km segmentu trzymając okolice 340 watów. Karol w tym czasie ma luz, chociaż jak zauważyłem, jego koło mnie nie kręci, jakkolwiek to brzmi. W każdym razie dla niego to jest zabawa, wtedy kiedy dla mnie jest to walka o życie, dla mnie motywacja i wychodzenie poza granicę komfortu, a dla Karola zabawa w kolarstwo i poganianie mnie pejczem. Wtem znudzony moją jazdą wyprzedza mnie. W końcu 43 km na godzinę to nuda, prawda? Karol odpala 1 kW mocy i leci sprint, chcąc mnie zmotywować do poprowadzenia końcówki tego interwału, ale nie ma opcji, ja nie z tej stajni i nie zaspawam tego. Udaje mi się go dogonić dopiero wtedy, kiedy się nade mną zlitował i jechał z zaciśniętym przednim i tylnym hamulcem. On się może tylko ze mnie śmiać i mieć dobrą zabawę. Mój dobry humor nie utrzymuje się zbyt długo, bo tutaj nie ma przerw na litość. Lecimy kolejne zmiany. Karol 400, ja 260 watów, potem na odwrót, no prawie, bo mi pozostały już ochłapy mocy, ale właśnie w tym momencie ten trening ma największy sens. Zmuszamy się do mega wysiłku i dajemy znak organizmowi do koniecznej adaptacji w przyszłości. Dzięki temu poprawiamy moc i prędkość na co dzień. Tym bardziej w tak doborowym towarzystwie kogoś, kogo szczerze nienawidzicie. W końcu zdycham na amen. Potrzebuję 2 minuty spokoju. Następnie Karol przejmuje prowadzenie i popełniam bardzo bolesny, a wydawało mi się, że tak śmieszny błąd. Próbuję po cichutku podkręcić delikatnie tempo, próbując tak naprawdę, tak delikatnie z lewej strony troszeczkę go sprowokować. Tak trening został zakończony, a ja zostałem
zupełnie sam. Poczekaj! Już nie będę! Czy ty musisz być taki złośliwy? Jak ci się podobało? Chciałem tylko zmianę zrobić jedną, nadprogramową. To czemu mi uciekasz? No, żebyś miał motywację większą. I dlaczego jak jadę 42, to mnie wyprzedzasz? Chciałem zobaczyć, czy rozpędzę ten rower do 60 na godzinę. I do ilu poszło? No to tyle poszło. A, wiem dlaczego, słuchaj. To przez to, że ty masz jajoblat i że masz elektryczną grupę. I dlatego to jesteś szybszy. Nie, że mam 20 mm wyższe stożki od ciebie. A, to też może być kwestia tego, no, masz rację. Ale powiem ci, że się ujechałem. Nie to co na czasówce, nie? Nie, nie. Ale powiedz mi, że jesteś choćby w ułamku zadowolony ze mnie z tego, co dzisiaj zrobiłem na zmianie. Nie zerwałeś się po pierwszych 5 minutach. Dostajesz okejkę. Ty, no bądź trochę ze mnie dumny. Daj mi okejkę, Rajdona, małego. Dostajesz ode mnie turbo okejkę na zachętę, za zajęcie drugiego miejsca. Thank you.